Ja idę na was głosować. Dziękujemy bardzo. Z listy Zjednoczonej Lewicy wystartuje 24 kandydatów, w tym 11 przedstawicieli SLD, po 6 z Wiosny i Razem oraz kandydat z Unii Pracy. Jedynka przypadła Małgorzacie Sekulesz-Majdzińskiej, dwójka Robertowi Obazowi, a trójka Kai Filaczyńskiej. Ja jestem po prostu bardzo wzruszona. Zresztą to chyba widzicie, że jestem na biało-czerwono, no więc to jest właśnie ten symbol i to moje wzruszenie. Bo ja, osoba ze sporym doświadczeniem politycznym, doczekałam się wreszcie czegoś, co jest bardzo ważne nie tylko dla nas, dla naszego lewicowego środowiska, ale dla Polski. To jest ogromnie ważne dla Polski, że my wielopokoleniowo i kilka organizacji zjednoczyliśmy się. To nie jest łatwa sprawa. Jak podkreślała Kaja Filaczyńska, wszyscy kandydaci chcą pracować na rzecz lepszej Polski. Obiecaliśmy wyborcom jedną listę lewicy i tej obietnicy dotrzymaliśmy. Na lewo od Platformy jest jedna lista dla wszystkich, którzy chcą Polski sprawiedliwej, solidarnej społecznie, demokratycznej, praworządnej i świeckiej. Jest bardzo wiele obszarów, które było w ostatnich latach zaniedbane. Ja jestem lekarzem, więc dla mnie bardzo ważne są kwestie ochrony zdrowia i dlatego kandyduję. Brałam udział w proteście głodowym rezydentów 2 lata temu, budowałam tą organizację. Często rozmawiam z pacjentami i czy pacjenci we Wrocławiu, czy w Legnicy, czy w Jeleniej Górze mają wszyscy takie same problemy. Za długo czekają do lekarza, mają problem, żeby do tego lekarza dojechać, są przepracowani, przemęczeni. I nasi kandydaci wszyscy mają taką motywację. Chcemy pracować na rzecz lepszej Polski, lepszego kraju. Ja bardzo się cieszę, że mamy alternatywę dzisiaj dla PO-PiS-u. Ja nie wpadam w zachwyt, patrząc na sondaże. Przed nami ciężka praca i jestem przekonany, że tą ciężką pracą udowodnimy wszystkim Polkom i Polakom, że warto na nas zagłosować, że warto oddać ten głos, a w okręgu legnicko-jeleniogórskim czy jeleniogórsko-legnickim, żeby nikt się nie obraził, jestem przekonany, że lista nasza zdobędzie bardzo dobry wynik i będziemy mieli przynajmniej 2 parlamentarzystów z tego terenu. Do Sejmu oprócz Małgorzaty Sekułysz-Majdzińskiej, Roberta Obazajka i Filaczyńskiej startują także Ryszard Zbrzyzny, Damian Piątek, Krystyna Burakowska, Piotr Paczuski, Joanna Orzechowska, Paweł Gryć, Rafał Miara, Magdalena Jankowska, Dominika Królewiecka, Przemysław Majewicz, Mikołaj Bindyk, Piotr Kolman, Rafał Głuszko, Paweł Baczmański, Edyta Płoneta Siewierska, Leszek Kazimierz Grzyb, Monika Serkies, Magdalena Jóźwik, Ines Bryczkowska, Daniel Koko i Sławomir Gadek.